Ojczyzna paprykarza szczecińskiego, PGR-ów i szefa wszystkich szefów. Zachodniopomorskie to tak zwane ziemie odzyskane, które zamieszkuje niecałe 2 miliony osób. Gospodarka jest wielkości Islandii i wypracowuje 4% polskiego PKB. To region nadmorski, stoczniowy, o strategicznym znaczeniu wojskowym i polska brama na zachód. Region posiada piękne plaże, lasy, rzeki i jeziora oraz niestety wielkie problemy gospodarcze. A dzisiaj wstaćmy o tym, jak zachodniopomorskie stanie się wschodnimi Niemcami. Jeśli chcesz częściej otrzymywać takie materiały, to wspieraj Stać Mnie na YouTubie bądź na Patronite. Województwo zachodniopomorskie jest 5. największym województwem w Polsce. Jednocześnie jest jednym z najmniej zamieszkałych województw. Wskaźnik urbanizacji wynosi 69%, co daje trzeci wynik w Polsce. Ponieważ trzy miasta na prawach powiatu, Szczecin, Świnoujście i Koszalin, to 1/3 populacji województwa. Od północy mamy wybrzeże Bałtyku o długości 185 km. Od zachodu graniczymy z Niemcami, a dokładnie z Mecklenburgią Pomorzem Przednim i Brandenburgią. Po pierwsze jest dostęp do morza, pozwala to na rozwój przemysłu i transportu morskiego, sektoru stoczniowego i turystyki. Po drugie, bliskość Niemiec daje szansę na szybszy rozwój. Stolica naszego zachodniego sąsiada, Berlin, jest jedynie 47 km od naszej granicy. Dlatego Berlin i okolice to podstawowe miejsce emigracji zarobkowej, o ile znasz język niemiecki. A o to nie trudno, bo aż 60% osób w szkołach ma naukę niemieckiego i zachodniopomorskie graniczy też z województwem lubuskim na południu, pomorskim na wschodzie i wielkopolskim na południowym wschodzie. Region może pochwalić się świetnym stanem środowiska, jak na polskie warunki. Zachodniopomorskie ma też 4. największą lesistość w Polsce, aż 36%. Południowa i wschodnia część województwa to idealne miejsce dla osób, które lubią wypoczynek na łonie natury. Region ma też 2 parki narodowe. Drawieński, w którym spotkamy zimorodka, wydrę i szopapracza, oraz Woliński Park Narodowy. Są tam bieliki, foki i morświny. To właśnie w tym parku możemy znaleźć między innymi gniazdującą polską dumę. Orła Bielika. Logo z orłem powstało, gdy pracownicy zaadoptowali chore piskle Bielika i dali mu imię Kuba. Przez 34 lata żył on w wolierze naprzeciwko dyrekcji parku i był jego żywym symbolem. Niestety województwo to nie dostarczy prawie żadnych uciech dla amatorów gór. Największym szczytem, o ile można tak powiedzieć, jest Góra Krajoznawców, która ma 245 metrów. Transportowo region jest bramą na zachód. Mamy trasę S3, która łączy port w Świnoujściu z Czechami. Na tej trasie za rok otwarty będzie 1,5-kilometrowy tunel pod Świną za 900 milionów złotych, który połączy Świnoujście szybką trasą z resztą kraju. Budowana jest też S10, która połączy Szczecin z Warszawą i S11 z Koszalina na Górny Śląsk. Rejestracje aut zaczynają się na literę Z. Szkieletem transportowym regionu jest droga numer 6. W formie autostradowej obwodnicy Szczecina, a potem ekspresowej trasy, która docelowo połączy Berlin przez Kołbaskowo, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin aż do Trójmiasta. Łączy całe Pomorze. Na tej trasie leży Goleniów, czyli główny port lotniczy regionu, obsługujący 300 tysięcy pasażerów rocznie. Pozwala na lot do Turcji, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. W regionie powstaną aż 2 szprychy do CPK. Będzie to linia numer 1 z Warszawy do Torunia, Bydgoszczy, Piły, Koszalina i Kołobrzegu oraz szprycha numer 9 z Łodzi, Kaliska i Poznania do Szczecina. Jednak największym atutem regionu jest niewątpliwie Bałtyk oraz Zalew Szczeciński. To one pozwalają na działanie 5 portów morskich, 9 małych portów i 13 przystani. To z zachodniego Pomorza realizowane jest 90% ruchu promowego Polski. Szczecińska stocznia niestety ma problemy od transformacji ustrojowej. Ulegała przekształceniom i niestety upadała ponownie. Jednak obecnie funkcjonuje kilka mniejszych stoczni, m.in. Gryfia i Wulkan. Obie notują straty. Wynika to ze spadku zainteresowania polskimi dużymi jednostkami, które są droższe od azjatyckich. Jedyne wyjście to restrukturyzacja i małe jednostki lub kontrakty wojskowe. Niezwykle ważnym jest jednak strategiczne położenie regionu dla polskiej obronności. W Szczecinie działa Wielonarodowy Korpus NATO, a w Mirosławcu i Drawsko-Pomorskim stacjonują wojska amerykańskie. W Świnoujściu od 2015 roku jest gazoport.
instalacja zbawienna w momencie wojny na Ukrainie i odcięcia od rosyjskich surowców. Obecnie rozbudowywana jest o trzeci zbiornik, który pozwoli, by gazoport rocznie miał przepustowość ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu i zaspokoi to 1/3 naszego całego zapotrzebowania. Trzeba też wspomnieć o Baltic Pipe, gazociągu, który od końca września dostarcza do Polski norweski gaz przez teren Danii. Rocznie popłynie od 4,5 do 8 miliardów metrów sześciennych gazu, zatem kolejna 1/3 naszego zapotrzebowania. Pokazuje to, jak ważna jest militarna ochrona tego skrawka ziemi, zapewnia dostęp do surowców, bez których nie ma działania fabryk, ogrzewania ani produkcji nawozów. Jeżeli chodzi o cały rynek pracy, to jest to 570 tysięcy osób pracujących, najczęściej w przemyśle i handlu. Ilość wakatów na stanowiskach pracy jest największa w Polsce. Mimo to bezrobocie jest tam powyżej średniej i wynosi 8,4%. A przeciętne wynagrodzenie, na jakie możesz liczyć, to 4764 zł brutto. Są cztery strefy ekonomiczne w ramach stref kostrzyńsko-słubickiej, pomorskiej, słupskiej i mieleckiej. Zachodniopomorskie jest medyczną i sanatoryjną stolicą Polski. Króluje tu Kołobrzeg i Międzyzdroje. Jest też największa liczba lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców. W związku z dużym ruchem turystycznym, rocznie 2,5 miliona osób, liczba obiektów i miejsc noclegowych wynosi 1,5 tysiąca, co daje drugie miejsce w Polsce. Dla osób zachodniopomorskiego rolnictwo nie jest sportem powszechnym, ponieważ jest tu niewiele gospodarstw rolnych. Jednak mogą one się pochwalić dużą wielkością, średnio 33 hektarów, co jest najlepszym wynikiem w Polsce i pokazuje, że jeżeli już to rolnik zachodniopomorskiego, to prawdziwy fachowiec. Głównie uprawia się tu pszenicę. Wielkim problemem zachodniopomorskiego był upadek PGR-ów, czyli państwowych gospodarstw rolnych. Powodowało to 28% bezrobocie, masową ucieczkę ludności i pustoszenie wsi. Wsie po prostu wymarły. Obecnie mówi się o planie 400 milionów złotych na rozwój terenów po PGR-owskich, ale osobiście marnie to widzę, bo nie ma po latach wciąż żadnych szczegółów. Inną ciekawą zaszłością historyczną jest duża liczba firm. To była ucieczka w latach 90. od biedy. Niestety, zachodniopomorskie nie produkuje bardzo drogich wyrobów przemysłowych, co pokazuje produkcja sprzedana przemysłu. Co więcej, zachodniopomorskie słynie z ekologiczności upraw, bo w tej kategorii ma drugie miejsce w Polsce, ponieważ lwia część polskich turbin wiatrowych jest zbudowana właśnie w zachodniopomorskim. Koszalin. Miasto jest ośrodkiem przemysłowym średniej wielkości, mającym 105 tysięcy mieszkańców. Przeważa przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy. Mamy tam też fabryki stolarki otworowej i kątówki, jak również fabrykę mebli. Produkcję tworzyw sztucznych, produkcję sprzętu medycznego oraz własną spółdzielnię mleczarską. W Koszalinie znajduje się także siedziba i fabryka jednego z największych polskich producentów szyb samochodowych, przedsiębiorstwa Nordglas. O atrakcyjności inwestycyjnej miasta świadczy 17 915 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 96% to firmy w pełni prywatne. Stargard do 2015 roku znany pod nazwą Stargard Szczeciński. Mieszka tu 67 tysięcy osób. Perłą miasta jest fabryka Bridgestone, czyli producent opon, którego fabryka jest jedyną taką fabryką na świecie posiadającą dwie linie technologiczne. W mieście znajdują się też producenci żurawi budowlanych oraz maszyn przeładunkowych. W Stargardzie działa też podstrefa pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej o łącznej powierzchni 208 hektarów. 64% mieszkańców aktywnych zawodowo w tym mieście zatrudniona jest w usługach, 33% w przemyśle, a niecałe 2% to pracownicy rolnictwa. Głównymi branżami zatrudniającymi pracowników w Stargardzie są zakłady przemysłu spożywczego, zakłady przemysłu gumowego, zakłady produkcji środków transportu, zakłady przemysłu maszynowego, zakłady remontowo-budowlane, producenci mostów, zakład wyrobów szczotkarskich oraz spółdzielcza agrofirma Witkowo, spółdzielnia gospodarująca na 13 tysiącach hektarów, która jest jednym z największych w Polsce gospodarstwem rolnym. Police, 32 tysiące mieszkańców. Największym przedsiębiorstwem przemysłowym miasta są zakłady chemiczne Police, związane z grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police, producentem nawozów zatrudniającym 2536 osób, wokół którego rozciągają się tereny inwestycyjne Parku Przemysłowego Police. Na terenie Polic utworzono podstrefę kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, a głównymi obszarami działania jest przemysł chemiczny, handel oraz usługi budowlane.
Goleniów to 21-tysięczne miasto, które jest ośrodkiem przemysłu o znaczeniu lokalnym. Leży na obszarze szczecińskiego okręgu przemysłowego. Dominującą gałęzią przemysłu od XIX wieku jest w tym regionie przemysł drzewny. Reprezentują go w mieście Tartak oraz kilka mniejszych zakładów stolarskich. Przemysł metalowy reprezentowany obecnie przez producenta zakrywek koronowych, czyli po polsku kapsli. Do innych zakładów należą producenci wyrobów gumowych, wykładzin gumowych, gumowych płyt uszczelniających oraz wyrobów formowanych oraz zakłady odzieżowe. W mieście działają także firmy o silnych korzeniach zagranicznych. Mowa tutaj o LM Wind Power, jest to wiodący producent łopat do turbin wiatrowych, który w ramach współpracy z klientami zajmuje się także serwisowaniem produktów, a od 2017 roku jest częścią amerykańskiej korporacji General Electric. Drugą firmą to Weber Polska, produkująca zbiorniki i instalacje tworzyw sztucznych. Gryfino to kolejne miasto z liczbą mieszkańców 21 tysięcy. Gryfino jest przede wszystkim ośrodkiem przemysłu drzewnego. Oprócz tego w Gryfinie istnieje zakład produkujący wyroby gumowe i tworzywa sztuczne, jak również przedsiębiorstwo działające w branży odlewniczej. A 5 km na południe od miasta w Nowym Czarnowie znajduje się elektrownia Dolna Odra. Jest to zespół elektrowni będący zbiorczo 7. największą elektrownią w Polsce. W regionie znajduje się także bardzo duża firma zatrudniająca 500 pracowników, będąca liderem branży pralniczej. Kołobrzeg, liczący 46 tysięcy mieszkańców. W mieście działa port handlowy z funkcją rybacką, jachtową oraz przystanią pasażerską Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Część obiektu stanowi też port wojenny. Inna nazwa Polferis, polskie przedsiębiorstwo armatorskie z siedzibą w Kołobrzegu, obsługujące połączenia promowe między Polską, Szwecją oraz Danią. Kołobrzeg słynie też z funkcji turystycznych, ponieważ w liczbach bezwzględnych to też trzecie po Warszawie i Krakowie największe hotelarskie miasto w Polsce. W Kołobrzegu mamy też producenta wody mineralnej. W powiecie myśliborskim, a dokładnie w Barwinku, znajduje się Barwinek Inwestycje, producent podłóg i znanej deski barwinieckiej. Gryfice to zaś 16-tysięczne miasto, w którym produkowane są wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, galanteria papiernicza i wyroby higieniczne. W okolicy miasta znajduje się też zakład przetwórstwa drewna oraz rozwija się sektor usług transportowych. W Wałczu, który ma 25 tysięcy mieszkańców, znajduje się głównie zakłady produkcyjne części rowerów, piast rowerowych i mechanizmów korbowych, producenci syropów i soków zagęszczanych oraz producent preparatów biologicznych dla rolnictwa i leśnictwa. Białogard to miasto 24-tysięczne, zajmujące się głównie produkcją płyt klejonych. Ponadto w mieście ma miejsce produkcja w sektorze zbóż i traw. Jest też zakład zbożowo-młynarski, zajmujący się produkcją mąki pszennej i żytniej. W 15-tysięcznym Świdwinie znajduje się zaś duży zakład przetwórstwa drzewnego. Miasto żyje też z turystyki i obsługi wojsk NATO, które w Świdwinie mają swoją bazę i są jednym z większych pracodawców w mieście. W przypadku tych dwóch ostatnich miejscowości można też mówić o bardzo starej rywalizacji gospodarczej, która co roku kończy się wspólnym festynem na pamiątkę pewnego zatargu o majątek z 1469 roku. Konkretnie chodzi o bitwę o krowę, w której mieszkańcy Białogardu pod przywództwem wójta ruszyli zbrojnie na Świdwin odzyskać krowę, którą Świdwinianie bronili przed napaścią. Pamiątkowy festyn na cześć tego wydarzenia kończy się ucztą, w której wołowinę dostarcza Białogard, zaś piwa Świdwin, a impreza cieszy się dużym turystycznym zainteresowaniem. Oczywiście najważniejszym gospodarczo ośrodkiem województwa jest Szczecin, mający 400 tysięcy ludności i jest 7. największym miastem w Polsce. A zatem Szczecin ma szefa wszystkich szefów, czyli pana Krzysztofa Jarzynę, który ma w Szczecinie swój pomnik. Oraz jedyny w swoim rodzaju paprykarz szczeciński, który też ma swój pomnik, oczywiście w Szczecinie. Ale znacznie ciekawsza od pomnika jest historia produkcji i powstania tego produktu, który, nie bójmy się tego powiedzieć, jest hitem eksportowym. A co jest najśmieszniejsze, pomysł na paprykarz powstał jako próba upchnięcia odpadów poprodukcyjnych z filetowanych, zamrożonych ryb dalekomorskich. Miasto Szczecin jest też siedzibą polskich armatorów. Polska Żegluga Morska sprawuje zarząd nad 54 statkami. Drugim armatorem jest Euroafrika Linie Żeglugowe, drugi co do wielkości polski armator. mamy też port Szczecin-Świnoujście SA, czyli trzeci największy port w Polsce. Pozwala to na dokowanie większych jednostek, przez co jest to najbardziej przyszłościowa polska stocznia. Łącznie samych stoczni w Szczecinie jest 6 i zatrudniają one 14 tysięcy osób. Do Szczecina zagościła nawet chyba najsłynniejsza w Polsce Mielecka Strefa Ekonomiczna, w której zlokalizowane są firmy produkujące elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny. Szczecin to też największe miasto handlowe regionu, gdzie zarejestrowanych jest 10 tysięcy przedsiębiorstw handlowych i 15 dużych galerii handlowych. W mieście swoją lokalizację ma też Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska, Uniwersytet Medyczny, ASP i szereg uczelni wyższych z zakresu języków obcych, bankowości oraz technologii.
A hasło Floating Garden jest wciąż żywe. Miasto słynie z magnolii i aż 15 parków o łącznej powierzchni 142 hektarów. Jest też jeden z największych w Europie cmentarzy o powierzchni 163 hektarów. A dodatkowo w mieście nagrywano Młode Wilki oraz program Śmiechu Warte. W przyszłości region zamierza się specjalizować w wielkogabartowych konstrukcjach wodnych i lądowych, zaawansowanych wyrobach metalowych, produkcji drewno-meblarskiej, produkcji inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesnemu przetwórstwu rolno-spożywczemu, multimodalnemu transporcie i logistyce oraz produktom opartym o technologiach informacyjnych. Jednocześnie region musi nadgonić przepaść transportową. Konieczne jest dobre skomunikowanie Szczecina i całego regionu z Warszawą. Niedopuszczalnym jest, by po prawie 80 latach od przejęcia ziem przez Polskę nadal szybciej było, i to trzykrotnie, do Berlina niż do Warszawy. Tutaj najważniejszym będą inwestycje w szybką kolej oraz droga S10. Obie pozwolą, by region ściągał inwestorów i mógł na swoich terenach uruchamiać zakłady i oferować pracę. Niekoniecznie by musieli mieszkańcy uciekać za Odrę. W innym przypadku przez tańszą siłę roboczą zachodnie Pomorze zintegruje się bardziej z Brandenburgią niż z Polską. Mając rzeszę niemieckich turystów, oferty pracy dla Polaków, tani transport do Berlina i autostradowe połączenie do Niemiec, region może być wchłaniany przez wpływ niemiecki. Nie chodzi o zamknięcie granicy, chodzi o przypomnienie sobie o takim województwie, które było przez lata pomijane. Nie interesowano się stoczniami, bezrobociem, PGR-ami czy biedą. Teraz musimy pójść nie tylko w kwestię surowcową i energetyczną, ale w przemysł i nowe technologie. Piszcie w komentarzach, jaki region ma być kolejny.